Dawid podsiadł. Tak oto. Za 8, o właściwie za 7,5 minuty będzie 7. Urywki z kalendarza. Mamy poniedziałek, a więc Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli wszyscy dokładnie wiemy, że to przecież jest pani Helena. Halo Tadeuszu, Tadeusz, ja do ciebie zadzwoniłam, bo ja nie wiem, gdzie ja jestem. Ja gdzieś tu jakoś przy drodze stoję i widzę, że tutaj jest stacja benzynowa i są samochody. I mnie po prostu z autobusu wysadził kierowca, wiesz, bo powiedział, że ja nie mam biletu. To było kłamstwo, bo ja mam bilet, tylko niesprawny. W tym sensie, że on już troszeczkę jest nieważny, ale tylko troszkę. A to kierowca to kłamstwo zrobił, takie straszliwe, powiedział, że ja nie mam biletu i mnie wysadzili. A jest teraz już bardzo, bardzo, bardzo późno i ja chyba nie dotrwam do domu. Tadeusz, ja nie dotrwam do domu. Ja nie wiem, jak to teraz będzie. Jak my będziemy funkcjonować? Po prostu chciałam ci zrobić prasówkę, a jestem zupełnie nieprzygotowana, bo tutaj widzisz, że jestem przy tej drodze. To, no nie wiem, jak ja sobie poradzę. I ja nie mogę ci zrobić prasówki, bo ja zupełnie nie wiem, co się wydarzyło 29 maja, ani rok temu, ani 2 lata temu, ani tym bardziej więcej lat temu. Tadeusz, no nie wiem, nie wiem gdzie, kiedy wrócę, ale prawdopodobnie będziesz musiał sobie dzisiaj poranek zorganizować sam, także no nie wiem, a ja po prostu chyba może jakiegoś stopa załapię, ale to wiesz, to też nie jest takie proste, bo już tak starszej kobiety to też tak chętnie nie wezmą. No, a świta już, robi się jasno i wiesz, ale to też nie wyglądam troszeczkę korzystnie, Tadeuszu, bo wiesz, ani make-upu sobie nie zrobiłam, ani wyrzucili mnie z tego autobusu. Stoję tu z walizką przy drodze, rozumiesz, kotusiu? I powiem ci, że tylko ty mi zostałeś na świecie, tylko ty mi zostałeś taki, akceptujesz mnie, no. No i tyle. No i nie powiem ci, co się wydarzyło. Nie powiem ci, tym razem ci nie powiem. No i jakoś sobie musisz poradzić. Ja wiem, że to kochasz. Ja wiem, że... A mnie kochasz? Tadzie, a mnie kochasz? Chociaż troszeczkę. No ale, ale może chociaż niuniu. Ale chociaż trosze niuńko. Trosze niusiu niuńko. Nie? Troszkę? No. Ja ciebie też troszkę, wiesz? Ja ciebie też troszkę. No i wszystko jasne. Panie Tadeuszu, niech się pan nie da dłużej prosić. To ja może państwu podpowiem, że w 1919 roku w Poznaniu zakończono budowę pociągu pancernego Danuta, co może zainteresować panią Helenę. Myślę, że tak. A gdyby ktoś z państwa w czasie podróży do pracy gdzieś natknął się na panią Helenę, to proszę zabrać autostopem. Tęskni Tadeusz.